Charles Spergen. Ziarno na gruncie skalistym. Kazanie wygłoszone na nabożeństwie porannym w niedzielę, 14 września 1873 roku. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi, i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło, słońce zostało spieczone. A że nie miało korzenia, uschło. Ewangelia Marka, czwarty rozdział, piąty i szósty wiersz. Wprowadzenie. Krótka biografia pewnych wyznawców religijnych. Zasadnicza wada ludzi ze skalistym gruntem. Właściwe wnioski. Przypisy końcowe. Wprowadzenie. Według tego podobieństwa ziarno Ewangelii spada na różnego rodzaju glebę, niektóre z tych cennych ziaren spadają na twardą ścieżkę, inne na opokę, niektóre spadają między ciernie i tylko pewna część, może nawet mniej niż jedno ziarno spośród czterech, spada na ziemię dobrą i znajduje odpowiednie i trwałe warunki rozwoju. Zwiastujące Słowo Boże nie w każdym przypadku może liczyć na znaczny sukces. Może oczekiwać, że na ogół efekty będą widoczne, ale nie może naiwnie przypuszczać, że w każdym przypadku głoszone Słowo będzie skuteczne, ponieważ dla wielu jest to woń śmierci ku śmierci, a nie woń życia ku życiu. Nawet wtedy, gdy Pan Jezus głosił Ewangelię. Tylko niektórzy go przyjmowali, a o służbie słowem Bożym apostoła Pawła jest napisane, że jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Każdy rozpoczynający tę świętą służbę głoszenia Słowa Bożego powinien być rozsądny w swoich oczekiwaniach, aby szybko się nie zmęczył w tej trudnej pracy i nie porzucił jej z powodu gorzkich rozczarowań. Zauważmy, że w podobieństwie siewca nie ponosi winy za to, że ziarno spadło na glebę, która okazała się niekorzystna. Nie czytamy żadnych słów krytyki na temat siewcy, tak więc możemy wyciągnąć wniosek, że zrobił on dokładnie to, co było jego obowiązkiem, a zatem zadaniem sługi Chrystusa jest sianie, ziarna ewangelii wśród wszystkich ludzi. Pan Bóg odpowiednio kieruje słowo zbawienia do wybranych przez Niego serc, które On sam przygotował, aby to słowo przyjęły. Naszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu i wychodząc na place i ulice miasta, ilu tylko spotkamy, mamy zaprosić na wieczerzę. Wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Nigdzie nie jest powiedziane, że wezwanie do upamiętania i wiary jest ograniczone tylko do tych wybranych. Jednak niektórzy głoszący Słowo Boże bardziej skupiają się na analizie gleb, aniżeli sianiu ziarna. Pozostawiając z Bogu analizę gleby, przyjmuję z Jego rąk powierzone mi zadanie i pragnę go wypełnić. Słuchaczu z gruntem skalistym, mam dla Ciebie trochę ziarna. Wy, którzy jesteście twardzi jak udeptana droga, mam trochę ziarna dla Was. I nawet wśród cierni, których w naszych czasach wszędzie pełno, spadnie ziarno jak niebiański deszcz. Jeżeli Bóg łaskawie skieruje ziarno do swoich wybranych, a oni, podobnie jak dobra ziemia, to ziarno przyjmą, to wszystko to stanie się przez Pana. Nigdy nie stanie się tak dzięki Moim umiejętnością moim zadaniem jest sianie nad każdą wodą a Bóg daje wzrost najlepszy strzał z łuku jaki się udał dokonano ni stąd ni z owąd ale trafił króla chaba w spojenie między pasem a pancerzem kiedy więc napinam łuk i głoszę Ewangelię wszelkiemu stworzeniu wiara daje mi tę pewność że sam Bóg pokieruje strzałą i osiągnie każdy swój cel zgodnie z zamysłem Jego łaski. Czuję, że mam bardzo poważne zadanie do wykonania. Zawsze lubię wygłaszać kazania na tematy budujące i pokrzepiające, ale dzisiejszy problem dotyczy przesiania i wypróbowania. Musimy zająć się pewnymi z pozoru dobrymi ludźmi, aby pokazać, że wcale nie są tymi, za jakich się uważają. Musimy pozbierać ziarno sklepiska, wsypać go do wyjadła i może się okazać, że odpadnie wiele plew. Ta operacja nie jest przyjemna dla naszego ciała i potrzeba działania Ducha Bożego, aby uczynić to we właściwy sposób. W przeciwnym razie osoby słabej, ale zarazem prawdziwej wiary będą bardzo wstrząśnięte. A tego wcale nie chcemy. Poważne rozważanie musi być pokierowane przez osobę z poważnym nastawieniem do tematu, a serca ludzi powinny poważnie słuchać. Oby Bóg sprawił, aby tak było, a to kazanie niech będzie bardzo pomocne dla każdego z nas, wierzącego czy niewierzącego. Po pierwsze, przeczytamy historię dotyczącą słuchaczy z gruntem skalistym. Po drugie, Zaznaczymy zasadniczą wadę w ich charakterze, i po trzecie będziemy próbowali wyciągnąć właściwe wnioski z całości. 1. Po pierwsze mamy tutaj przedstawioną krótką biografię pewnych wyznawców religijnych. Przeczytajmy uważnie ten fragment. Po pierwsze jest powiedziane, że usłyszeli słowo. Zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością. Mieli wielki przywilej słuchania Słowa Bożego. Słyszeli prawdziwą Ewangelię. Nie brali udziału w jakichś rytualistycznych fałszach czy filozoficznych spekulacjach. To, co słyszeli, było Słowem Bożym. Siewca nie siał, Żadnego konkolu, lecz siał dobre ziarno. Szczęśliwi są ci, którym zwiastowana jest prawdziwa Ewangelia. Niech pan sprawia, aby liczba takich siewców się pomnażała i rosła liczba tych, którzy ich wspierają. Jak możemy oczekiwać zbawienia ludzi, jeżeli nie będziemy słyszeć zbawiającej duszę Ewangelii? Jeżeli słuchamy jedynie opinii, poglądów, pojęć filozoficznych i przesądów, a nie rzeczywistego Słowa Bożego, to nie możemy oczekiwać, że znajdziemy zbawienie. Duch Święty nie zbawia ludzi za pomocą kłamstw. Ale kiedy słuchamy prawdy, która jest w Jezusie, możemy mieć nadzieję, że Duch Święty sprawi, iż okaże się ona skuteczna dla naszego zbawienia. Musimy także pamiętać, że słuchanie nie wystarcza, tylko słuchacze nie dostaną się do nieba. Musimy słuchać i wykonywać Słowo. Opisani ludzie byli dobrymi słuchaczami, byli bardzo dobrymi słuchaczami i poszli nawet trochę dalej, przyjęli Słowo. Nie stało się to przez działanie Ducha Świętego. I nie przeżyli przemieniającej mocy tego słowa. Niemniej jednak to słowo przyjęli. To znaczy, że nie spierali się z tym słowem, zgodzili się z tym, co usłyszeli i uznali to za Bożą Prawdę. Przyjęte słowo miało nawet na nich pewien wpływ, i do pewnego stopnia byli pod jego wrażeniem. Jeżeli głoszone słowo Boże dotyczyło gniewu Boga z powodu grzechu. Ci ludzie byli tym bardzo zaniepokojeni. Jeżeli słyszeli o miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, byli tą prawdą zachęceni. Czasami nawet nie obeszło się bez płaczu z ich strony. Nie zawsze byli jak te ławki, na których siedzieli obojętni i bezduszni. Przyjęli słowo Boże i to poruszyło ich uczucia i emocje, odczuwali działanie tego słowa. I to prowadziło do wielu zmian w ich życiu. Wrócili do domu i rozpoczęli sprzątanie i usuwanie brudu. Oczyścili z zewnątrz kielichy i misy i dopilnowali, aby groby, które nie oczyścili z trupich kości, były jednak odpowiednio pobielane, by w ten sposób nie bulwersować innych. Poprawili się i zmienili jedynie zewnętrznie i tylko do tego stopnia Przyjęli Słowo Boże. Czytamy o nich następnie, że przyjęli Słowo zaraz. Nie pojawiły się u nich żadne pytania, wątpliwości czy spory. Głoszący prawdę powiedział: To jest Słowo Boże i chętnie mu uwierzyli, chociaż nie wiedzieli dlaczego. Podczas gdy inni, pytali o pochodzenie Słowa i uznawszy jego boskie pochodzenie, zmagali się z tysiącem trudności, Osoby ze skalistym gruntem nie zadały sobie takiego trudu i w ogóle o tym nie myślały. To była religia ich ojca i matki, dlatego w to uwierzyli, połknęli podane lekarstwo z zamkniętymi oczyma, i nic ich to nie obchodziło, czy to była prawda od Boga, czy kłamstwo szatana. Nawet nie próbowali w duchowy sposób przemyśleć tej nauki. Zatwierdzili bezmyślnie wszystko, czego ich uczono. Sami księża, nie mogliby pragnąć bardziej uległych słuchaczy. Słuchacze z Gruntem Skalistym nie przeżywali żadnych wewnętrznych walk, aby przyjść do Zbawiciela, nie powstrzymywał ich żaden grzech, nie czuli żadnych obaw z powodu wyrzutów sumienia. I nie byli wcale zatworzeni tym, że Bóg może ich nie przyjąć. Nie przeżywali żadnych prób i doświadczeń, aby w ten sposób Przekonać się, czy ich upamiętanie jest właściwe, i ich wiara jest taka, która jest przyjemna Bogu. Wyznali wiarę jak człowiek wskakujący do basenu fikający koziołka, stwierdzili, że to musi być odpowiednia religia i dlatego ją przyjmują. I w pewnym sensie tę prawdę faktycznie przyjęli, choć bez głębszego zastosowania i poważnego osądzenia. Natychmiast przyjęli Słowo. Czytamy jeszcze, że przyjęli Słowo z radością. Początkowo przyjęcie Słowa Bożego dało im szczęście i niemało ludzi myśli, że odczuwana radość jest potwierdzeniem nawrócenia. Ale wierzcie mi, że to naprawdę jest wątpliwy dowód nawrócenia. Niewątpliwie jednym ze skutków przyjęcia Ewangelii do swojego serca jest napełnienie radością i pokojem w wierze. Ale jest wiele rodzajów radości i pokoju. Jest radość, która nie jest owocem działania łaski Bożej, ale uczynkiem ciała. Jest także pokój, który jest wynikiem złudzenia i nie pochodzi od Ducha Bożego. Musimy uważać, abyśmy pochopnie nie wyciągali wniosków co do naszego nawrócenia tylko dlatego, że czujemy się tacy szczęśliwi. Człowiek bogaty, który Poszedł do krainy umarłych, także był szczęśliwy, gdy co dzień wystawnie ucztował. Rolnik, który powiedział, że zburzy swoje stodoły, a większe zbuduje, był szczęśliwy, gdy patrzył na swoje zboże. Syn marnotrawny był także szczęśliwy, gdy roztrwaniał swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Ale wszystkie te rodzaje radości tak bardzo się różnią od tej, która jest owocem ducha świętego. Ludzie, przedstawieni w rozważanym wersecie, patrzyli wyłącznie na tę radosną stronę życia wiary. Moja mama jest taką szczęśliwą chrześcijanką, pomyślał sobie słuchacz z gruntem skalistym. Widziałem, jak w ciężkiej próbie życia duch Boży jej dopomagał. Zauważyłem, że gdy w naszym domu umierali bliscy, ona pozostawała spokojna. Ja także chwycę się Chrystusa i będę szczęśliwy tak jak ona. Słuchacze z gruntem skalistym myśleli sobie, jak szczęśliwy musi być człowiek, który otrzymał przebaczenie. I rzeczywiście tak jest. Ale oni skupiają się tylko i wyłącznie na tym. Otrzymać łaskawienie, stać się dzieckiem Bożym i być przyjętym przez Boga, obdarzonym łaską w umiłowanym, jak cenne muszą być te dary! Jaką radość daje nam poczucie, że zostaliśmy dołączeni do grona świętych, możemy brać udział wieczerzy przy stole Pańskim i cieszyć się dobrą opinią w zborze! Czy wszystkie te drogi nie są drogami rozkoszy? A w końcu pójść do nieba, triumfalnie umrzeć, być wziętym tam, gdzie jest Jezus pośród chwały! Czy to nie są radosne przeżycia? Kto może w to wątpić? Ale ci ludzie skupili się tylko na tej stronie życia wierzących i nie pamiętali, że pomiędzy tymi przeżyciami a niebem są pokusy, z którymi należy walczyć i pokonać. W życiu pojawiają się różne próby i doświadczenia, które należy przeżyć i przetrwać, ciężkie doświadczenia, które tylko dzięki pomocy Boga można przetrwać. Czasem prawa ręka musi być odcięta i prawe oko wydłubane, trzeba obliczyć wszystkie koszty i dokładnie rozważyć, czy w przyszłości zwróci nam się trud i wysiłek jaki wkładamy teraz na tym doczesnym świecie. Młodzi ufni składają przyrzeczenie, że posiądą zacny kraj kananejski, ale nie pamiętają, że droga tam prowadząca jest bardzo trudna. Podobnie jak chwiejny. Wyruszają do niebieskiego miasta, ale nie biorą pod uwagę bagna rozterki. Dlatego też, po spróbowaniu błota, gotowi są zawrócić. Niech ten wspaniały kraj, w cudzysłowie, posiądą ci, którym na tym zależy, natomiast oni chcą pozostać cali i zdrowi i będą zadowoleni ze wszystkiego, co przyniesie przyszłość. A więc ludzie. Ze skalistym gruntem natychmiast i z radością przyjęli Słowo Boże. Dla siewcy taka reakcja musiała być bardzo obiecująca i budziła nadzieję. Czy widzimy na tym przykładzie, jak łatwo można oszukać zwiastujących Słowo Boże? Kiedy wystarczy tylko głosić prawdę, i ludzie chętnie słuchają, tylko głosić, i ludzie chętnie ją przyjmują przyjmują Ewangelię natychmiast. I nie musisz się z nimi spierać ani ich przekonywać. Kiedy przyjmują prawdę z radością i nie musisz się trudzić, aby ich pocieszyć lub wyjaśnić wątpliwości czy niepokoje, podając tysiąc obietnic czerpanych ze Słowa Bożego, czy to nie wspaniała praca, która przynosi siewce obfite owoce? Niestety, nie możemy liczyć owoców, widząc tylko pąki. Nie wszystko złoto, co się świeci. I nie z całego lęgu wylęgnął się pisklęta. Dalej czytamy: że ci ludzie zrobili szybkie postępy. Wzeszli, ponieważ gleba nie była głęboka. Z powodu płytkiej ziemi ich wzrost był bardzo gwałtowny. Pewnego dnia usłyszeli Ewangelię, przyjęli ją i byli pewni, że są zbawieni. Natychmiast byli pełni radości, zachwytu i w pośpiechu złożyli wyznanie wiary. Nie potrzebowali czasu, aby usiąść i zastanowić się, czy mogą potwierdzić swoje wyznanie wiary i błagać Boga o łaskę, aby nie biegli, nie będąc posłani, ale jednak poszli, jakby iskra wpadła do prochu, wyznali swoją wiarę i w następnym tygodniu byli już nauczycielami na szkółce niedzielnej. Byli tak pewni, że są na właściwej drodze, że denerwowali się na tych wierzących, którzy nie posuwali się tak szybko do przodu. Gdy słyszeli o tym, że niektórzy chrześcijanie niepokoili się o swój stan duchowy, mówili, co za nonsens, po co się martwić. Gdy widzieli obeznanego ze Słowem Bożym Chrześcijanina, drżącego w bojaźni przed Bogiem, mówili, nie wolno patrzeć na siebie, nigdy nie zastanawiaj się nad tym, co się z tobą dzieje. Ludzie ze skalistym gruntem przyjęli tylko część Ewangelii i byli zadowoleni. Nie poznali działania ducha świętego w duszy i świętej gorliwości, która jest jedną z najlepszych owoców prawdziwej pobożności. Zupełnie z tego zrezygnowali. Wyrośli z Hizopu na ścianach do wielkości drzewce cedrowych w Libanie w ciągu tygodnia. Byli najmądrzejszymi ludźmi i uważali, że wraz z nimi mądrość wymrze. Niesamowita rzecz, mieć do czynienia z tego typu ludźmi. Wkrótce zobaczymy i nauczymy się, że nie każda łodyga wypuszczająca liście będzie gałęzią przynoszącą owoce. Według podobieństwa w odpowiednim czasie pojawiła się próba. Ziarno wyrosło. I niebawem pojawiło się słońce i zaczęło mocno spiekać. Nikt nie dostanie się do nieba, jeżeli na drodze tam prowadzącej nie zostanie poddany próbie. Zapytaj o tych stojących w białych szatach przed tronem Boga: Kim są i skąd przyszli? Odpowiedź będzie następująca: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi baranka. W świątyni Boga nie ma żadnego złota oprócz tego wypróbowanego w ogniu. Niewypróbowana wiara nie jest żadną wiarą. Niewypróbowana łaska nie jest łaską. Bóg będzie próbował swój lud, aby oddzielić tych cennych od tych pospolitych. Według wyjaśnienia tego tekstu podanego przez zbawiciela. Próba miała formę prześladowania. Ale wielu tych, którzy przyjmują słowo z radością, gdyby znaleźli się na stosie, Smithfield, bardzo szybko przestaliby twierdzić, że są chrześcijanami, ponieważ byłoby im zbyt gorąco, albo gdyby było przygotowane dla nich więzienie, w którym musieliby przebywać, aż mech zacząłby rosnąć na ich powiekach, wkrótce opuściliby prawdę. I zboczyliby na kręte drogi. Nie musimy zbytnio obawiać się o powrotu takich prób wiary, ale są inne formy prześladowania, których wielu, którzy utrzymują, że znają Boga, również nie są w stanie znieść. Bycie wyszydzanym przez ludzi, jakaś uwaga na temat chrześcijaństwa ze strony ludzi, których zwykle szanujesz, sposób, w jaki jesteś traktowany przez ludzi lepiej sytuowanych od ciebie, którzy pogardzają tobą, ponieważ naśladujesz Chrystusa, uprzejmą uwagi ze strony ojca, przeciwności ze strony męża, gdy jesteś opuszczony przez kogoś bliskiego, z kim chciałeś związać się na całe życie. Właśnie takie próby, wcale nie stos, ani więzienie, w zupełności wystarczą, aby pokonać płytkich wyznawców religijnych. Tacy gorszą się i odwrócą się od religii, z którą kiedyś tak szybko się związali. W wielu przypadkach trzymanie się zasad biblijnych oznaczałoby duże straty w interesach. Nie mogliby sobie pozwolić na takie straty. Gdyby taniej mogli nabyć Chrystusa, to chętnie by to zrobili, ale stracić wszystkie skarby Egiptu? Nie. Tego nie mogliby zrobić i zapierają się Chrystusa, którego kiedyś określali, że jest dla nich wszystkim. W przypadku innych ludzi, nie była to tego rodzaju próba, ale jakieś doświadczenie od Boga. Z ogromnym żalem pamiętam pewnego mężczyznę i jego żonę, którzy byli członkami tego zboru przez pewien czas. Rzeczywiście prawdą było, że jak sami twierdzili od momentu wyznania swojej wiary, zaczęły się kłopoty w ich życiu i z tego powodu odrzucili jakąkolwiek pociechę. Z powodu doznanych przez nich cierpień, ponieważ doszli do wniosku, że z pewnością nie należą do Boga, bo niemożliwe jest, aby Bóg w ten sposób mógł doświadczać ludzi. Ale taki wniosek jest zupełnym przeciwieństwem tego, czego uczy Słowo Boże. Wielu chce mieć Chrystusa, gdy On głaszczy ich po policzku, ale nie chcą Go, gdy ich smaga. Idą za Panem, gdy im daje, ale nie mogą wierzyć w Boga, który zabiera. Mogą błogosławić Pana, gdy ich wzbogaca, ale zupełnie nieznana jest im wiara Joba, która potrafi stwierdzić: Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię pańskie, błogosławione. Możliwe, że gdy po raz pierwszy wyznali wiarę, nic nie wiedzieli na temat pokus życia. Teraz są daleko od swojego rodzinnego domu. Młodzi mężczyźni znaleźli się w sytuacji, gdzie inni mówią im o gniazdach rozpusty albo nie przebywają już w kręgu bogobojnych ludzi i zdani są tylko na towarzystwo bezbożnych i niestety bardzo pragną słodyczy tego świata. Bazyliszek grzesznej przyjemności rzucił na nich urok i teraz zmieniają Chrystusa na Beliala. Prawdziwą religię zastępują życiem świeckim i zamiast naśladować Boga ulegają woli, ciała i zmysłów. Jak często właśnie tak się dzieje? Słońce może przypiekać w jeszcze inny sposób. Inni ludzie ze skalistym gruntem myśleli, że uwierzyli w Ewangelię, ale teraz znajdują się w kręgu dyskutantów. Otoczeni są sceptykami, którzy posługują się argumentami, o których sami wcześniej nie słyszeli i są zaskoczeni, ponieważ dotąd niczego głębiej nie rozważyli ani nie zastanowili się nad przyczynami, dla których uwierzyli w Boga i Chrystusa. Gleba nie jest głęboka. Nie mają żadnego głębszego oparcia w prawdzie Bożej, żadnego poważnego przekonania czy pewności. Jak tylko spotkają jakiegoś ateistę czy deistę lub sceptyka, zachowują się jak puch ostu na wietrze. Ponieważ w ich łodzi nie ma żadnego balastu, pierwszy wietrzyk przewraca ich i ginął. Wspaniałą rzeczą jest utwierdzenie wierze, bycie wkorzenionym, ugruntowanym i stałym. Czytałem kiedyś wypowiedź pewnego człowieka, który określił to w ten sposób. Gdy czytam o argumentach, jakimi posługują się niewierzący i przeciwnicy Ewangelii, szydzę z nich, ponieważ doskonale wiem, że nie są one tak sprytne, przemyślne i nie dające się odrzucić jak te, którymi ja sam dawniej się posługiwałem. Sprzeciwiając się panu. Teraz, kiedy znalazłem na nie odpowiedź i pokonałem wątpliwości, sam czuję, że moje argumenty są znacznie lepsze niż żałosne drwiny bezbożnych ludzi. Wspaniałą rzeczą jest, gdy pozostajemy niewzruszeni w tych czasach sceptycznego myślenia i znamy pana poprzez bliską społeczność z nim. W naszym wewnętrznym sumieniu jesteśmy przekonani o prawdzie. Oraz poznajemy Pana dzięki gorliwemu czytaniu Jego słowa, gdy On otwiera nasze oczy. Niestety wielu z tych, którzy usłyszeli i przyjęli słowo, zostało zwiedzionych przez rządzących niewierzących. Nie poznali prawdy do głębnia, więc szybko dali się oszukać. Czytamy, że ludzie ze skalistym gruntem natychmiast poczuli się zgorszeni. Tak szybko znienawidzili Ewangelię, jak początkowo szybko ją pokochali. Wnet się gorszą. Początkowo wcale się nie zastanawiali, dlaczego powinni być chrześcijanami, a teraz porzucają wiarę również bez zastanowienia się dlaczego. Tak jakby wzięli religię gorącą z piekarnika i upuścili ją, zanim zdołali nakarmić nią swe dusze. Ktoś powiedział, wierzcie, 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 i byli bardzo podekscytowani, gdy to usłyszeli. A teraz ktoś inny im mówi nie wierzcie, nie wierzcie. I znowu są podekscytowani, zmieniają zupełnie swoje stanowisko. Nagle, pod wpływem chwilowego przeżycia, poszli z jednymi, a teraz, w okresie duchowej obojętności, idą w tłumie z innymi. Głoszący Słowo Boże zaprosił ich na nabożeństwo w drzwiach wejściowych, a teraz musi ich wyprosić tylnym wyjściem. Rozczarowali go. Byli zgorszeniem w zborze i ponoszą podwójną odpowiedzialność za takie zachowanie. Teraz tak bardzo chcą porzucić religię, jak początkowo chcieli ją wyznawać. Nieszczęśliwi ludzie, we wszystkim niestabilni, niepoważnie myślący o poważnych sprawach dotyczących wieczności, gotowi postępować właściwie, jeżeli są odpowiednio prowadzeni, ale również szybko gotowi pójść błędną drogą. Tacy ludzie, nie potrafią myśleć, są jak mięczaki bez kręgosłupa, tylko meduzy, są niestali i niekonsekwentni. Jeszcze nie skończą budować swoich domów z piasku, jak pływ morza je rozmywa. Nie mają fundamentu zbudowanego na skalę, nie trzymają się prawdy, nie mają żadnych zasad. Tacy ludzie szybko ulegają perswazji, podziwiają elokwencję i pragną zdobyć uznanie. Nieszczęśliwi, nieszczęśliwi, nieszczęśliwi. Niech Bóg sprawi, abyśmy nie należeli do tej grupy ludzi. 2. Omówię teraz ich zasadniczą wadę. Po pierwsze, dotyczy ona stanu ich nieskruszonych serc. W podobieństwie nie mamy gruntu składającego się z gleby i kamieni, ponieważ i na takim gruncie ziarno może rosnąć. Ale jest tutaj mowa o twardej skale tuż pod powierzchnią, która składa się z cienkiej warstwy ziemi. Pod tą ziemią jest twarda forma skały żelazistej, która jest prawie że przykryta warstwą ziemi próchniczej powstałej z rozkładu porostów i mchów, i na tej powierzchni może wykiełkować ziarno, ale korzenie. Nie znajdą pożywienia na długo. Serca tych ludzi nigdy nie zostały skruszone. Czy moje słowo nie jest jak młot, mówi Pan? Oni tego nie wiedzą, ponieważ ich serca nigdy nie zostały skruszone młotem. Uzyskali pokój i radość bez jakiegokolwiek ciosu. Co należy zrobić z gruntem, który ma warstwę skały tuż pod powierzchnią? Człowiek nic nie jest w stanie zrobić. Jedynie Bóg może przyjść, i jeżeli On w swoim nieograniczonym miłosierdziu zmieni tę skałę w dobry grunt, to wówczas ziarno będzie rosnąć, i tylko wtedy może rosnąć. I dam Wam serce nowe, i Ducha prawego dam do Waszego wnętrza, i usunę z Waszego ciała serce kamienne, i dam Wam serce mięsiste. Duch Święty musi działać, aby skała grzesznej natury zamieniona została w dobry grunt łaski. W przeciwnym razie wszelkie sianie prawdy nie przyniesie żadnego żniwa. Ludzie ze skalistym gruntem pominęli tę ważną rzecz, a właściwie to w ogóle nie chcieli o tym słuchać. Lubili słuchać tych, którzy głosili prostą wiarę w dzieło Jezusa i nigdy nic nie mówili na temat działania Ducha Świętego koślawi kaznodzieje, kulawi posłańcy ze zwisającymi goleniami, którzy głoszą półprawdę i nic więcej. Słysząc właśnie taką naukę, znaleźli pokój, ale nie przeżywali rozterek duchowych. Znaleźli pociechę, ale nie narodzili się na nowo. A co z upamiętaniem? To przestarzało łaską, tym zupełnie pogardzili. Oni mieliby płakać przed Bogiem z powodu grzechu? Przeżywać jakiś strach z powodu odczuwanego gniewu Bożego? Obawiać się, że Bóg wykona swój wyrok według swojego prawa? O tym nic nie wiedzieli. Przeszli do krainy nadziei z pominięciem Washi Cross. Religia osób pomijających to miejsce wydaje mi się coraz bardziej podejrzana. Człowiek, który został wyleczony, zanim był ranny, został ubrany, zanim był nagi, został napełniony, zanim był pusty, został ożywiony, zanim był zabity, ma wszelkie powody, aby wątpić, czy kiedykolwiek znalazł się pod działaniem suwerennej Bożej łaski. Ludzie, których serca nigdy nie były skruszone, mieli piękne nadzieje i radosną pewność, ale wszystkie spełzły na niczym. I tak samo się stanie z Tobą i ze mną, jeżeli nigdy nie poczujemy prawdziwego żalu z powodu naszych grzechów. Nie każdy pamięta, że tak jak prawdą jest, że każdy, kto uwierzy w Chrystusa, zbawiony będzie. Także prawdą jest, że musicie się na nowo narodzić. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Co się narodziło z ciała ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest, a także ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Jedynie narodzenie z ducha, duchowa natura, może stać się uczestnikiem duchowych spraw i odziedziczyć prawdziwą, duchową radość. Nieskruszone serce jest zgubną wadą, to prowadzi do następnego błędu braku głębi. Człowiek ze skalistym gruntem miał tylko cienką warstwę gleby, był bardzo powierzchowny. Ta nierozbita skała nie miała żadnej ziemi do zaorania. Wielu ludzi, którzy wyznają, że są nawróceni, tak naprawdę nie oceniło grzechu. Mówią w ten sposób: Jesteśmy grzesznikami? Tak, tak, oczywiście, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale poczuć, co to naprawdę znaczy być grzesznikiem, jest czymś zupełnie innym. Być zupełnie skruszonym, ponieważ naruszyliśmy potrójnie święte prawo Boże. Wielu nigdy czegoś takiego nie przeżyło. A Jezus Chrystus? Tak, on jest Zbawicielem i powiedzą, że uznają go za Zbawiciela, ale co to znaczy być zbawionym? Co Pan Jezus cierpiał na krzyżu? Dlaczego musiał cierpieć? Jaka ogromna wina doprowadziła do takiej ofiary? Nigdy się nawet nie zastanawiali nad ofiarą Chrystusa. Nigdy o tym nie myśleli i nie mają zamiaru o tym myśleć. Pszczoły siadają na kwiatach i wysysają z nich nektar, ale motyle na moment siadają na liliach i znowu znikają. Zachowanie ich przypomina tych, którzy tak bezmyślnie mniemają, mają, że doznali łaski. Niemądrzy ludzie, uznający siebie za chrześcijan, w ogóle nie znają zarazy swoich serc. Wiedzą, że coś nie jest w porządku w ich sercach, ale nie wiedzą, że ich serce jest podstępne bardziej niż wszystko inne i zepsute. Wskutek tego, chociaż przyznają, że potrzebują Bożej łaski, nie rozumieją, jak bardzo jej potrzebują. Uznają prawdę, beze mnie nic uczynić nie możecie. Ale nie znają tego z własnego doświadczenia. Nie znają porażek, niedoskonałości i wewnętrznych rozczarowań, które powodują, że człowiek widzi, że jest niczym przed Bogiem. Wszystko u nich dzieje się powierzchownie, nie ma żadnej głębi. Kiedy stali się wyznawcami religii Chrystusowej, wcale nie rozważyli prawdy ani badali pisma, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Stali się kalwinistami, ponieważ ten, który im zwiastował słowo, był kalwinistą, i staliby się Arminianinami równie chętnie, gdyby głoszący im słowo był Arminianinem. Czegokolwiek ich nauczono, to przyjmowaliby, niczego nie osądzali, nie oceniali i nie rozważali. Przyjmując prawdę, jaka jest w Jezusie, wcale nie ocenili trudności wynikających z życia wiary. W ogóle nie przyjęli się tym, że będą musieli walczyć z grzechem z zewnątrz i od wewnątrz. Nie wzięli pod uwagę tych trzech ważnych rzeczy – świat, ciało i szatan, z którymi będą musieli staczać bój do końca swojego życia. Wzięli słodycza, zapomnieli o gorzkich ziołach. Byli zmienni niestabilni i nadal tacy pozostają. Nie potrafią myśleć o niczym poważniej i nie można ich do tego nakłonić. To rzeczywiście jest ich dużą wadą. I mieli jeszcze trzecią wadę. Ta niewidoczna strona ich religijnego życia była porażką. Ziarno zakiełkowało na gruncie skalistym i ukazały się listki, ale nie było korzenia. Gdybyśmy znaleźli się w domu takich płytkich wyznawców religijnych, zobaczylibyśmy, że nie modlą się. Nie każdy obecny na dzisiejszym zgromadzeniu uważnie słucha i zastanowi się. Czy czasem nie zaniedbuje osobistej modlitwy? Jeżeli ktoś osobiście nie modli się i nie czyta Słowa Bożego, aby zastanowić się nad Jego sensem i zastosować to do własnego życia, nie ma żywego kontaktu z Chrystusem na osobności, żadnej osobistej społeczności duszy z żywym Bogiem, to nie ma żadnych oznak życia duchowego. Ludzie ze skalistym gruntem byli na zgromadzeniach zborowych. Trochę byli pedantyczni, kiedy zasiadali w różnych komitetach, chętnie zaangażowaliby się w śpiew lub głoszenie Słowa Bożego, ale osobista modlitwa w domu, osobista społeczność z Bogiem, zbadanie swojej duszy przed Bogiem, sprawdzenie czy idziemy we właściwym kierunku, zaprzestali zajmować się tym. Wydawało się im, że nigdy się nie mylą, ponieważ wierzą. Tak więc żyją złudzeniami. Myślą, że są dziećmi Bożymi, ponieważ sami się za takich uważają, ale nigdy nie szukali owocu, który musi wydawać każda latość należąca do prawdziwego krzewu winnego. Po czwarte, brakowało im jeszcze wilgoci. Nie czytamy o tym w Ewangelii Marka, ale jeden z pozostałych ewangelistów wspomina o tym: otóż, roślina potrzebuje wilgoci. Potrzebna jest rosa, deszcz lub jakiś inny rodzaj nawodnienia. Ziarno zdołało natychmiast wykiełkować w tej cienkiej warstwie ziemi, pod którą jednak była skała. Tak więc, kiedy świeciło słońce i zabrakło nawodnienia, wszystko wyschło i zostało spieczone. Podobnie niektórzy słuchający słowa Bożego otrzymują trochę nawodnienia poprzez kontakt ze szczerym kaznodzieją. Głoszone przez Niego słowo kropia, krosa i ścieka, jak deszcz, ale nie mają tego tchnienia życia od Ducha Świętego, tak aby korzeń miał stałe źródło życia. Mają lampy, ale nie mają oliwy w naczyniach, aby swoje lampy oporządzić. Brakuje im nawodnienia od Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty przychodzi niewidzialnie do swoich ludzi, ożywia ich korzenie życia, tak aby mogli otrzymywać od Niego życie. I w ten sposób prowadzić życie z Bogiem. Ale wyznawca ze skalistym gruntem nie ma Ducha Świętego. Pozwólcie, że zwrócę się do każdego z poważnym ostrzeżeniem: Jeżeli nie ma w nas nic oprócz tego, czym obdarzyła nas natura, to nie mamy więcej niż Faryzeusze, a oni znaleźli się w piekle. Musi w nas być Duch Święty. Religia naszego serca musi być od początku do końca dziełem Ducha Świętego i musi być przez niego podtrzymywana. Jeżeli tak nie jest, to im szybciej pozbędziemy się tej religii, tym lepiej, ponieważ nas oszukuje. Czuję, że muszę o tych sprawach mówić, ponieważ widzę, że członkowie zborów zbaczają i jawnie grzeszą, a inni błądzą i karmią się złudzeniami naszych czasów. Wydaje się, że każdego miesiąca pojawia się jakaś nowa, fałszywa nauka. Niektórzy niemądrzy ludzie tylko czekają na różnego rodzaju nowości i atrakcje. Są jak sucha słoma, gotowa, aby jakiś oszust, dołożył iskrę i nazywają siebie chrześcijanami. W dzisiejszych czasach jest tak wielu ludzi, którzy nie wiedzą w co wierzą i stają się ofiarami nauki kościoła rzymsko-katolickiego rytualistów ateistów i innych oszustw jeżeli w ogrodzie jest jakaś mała roślina i przychodzi złodziej to zabiera ją całą nawet jej korzeń ale nigdy nie zrobi tak z dobrze zakorzenionym dębem mogę wam to zagwarantować jeżeli bylibyśmy zakorzenieni jak dąb to wierzylibyśmy naprawdę w to co wierzymy i wiedzielibyśmy dokładnie co wiemy i mielibyśmy zasady takie że bylibyśmy stali i niezachwiani w wierze. Dawni nonkonformiści mogli być zaciągnięci do więzienia albo na stos bez trudności, ale nikt nie mógł zmusić ich do rezygnacji ze swoich przekonań. Niestety synowie tych niezachwianych ojców są zwyrodnieni. Jeżeli to, w co wierzysz, nie jest prawdą, to pozbądź się tego jak najszybciej. Ale jeżeli to jest prawdą, to niech wasze twarze będą twarde jak krzemień, a wasze charaktery jak żelazo, aby móc się przeciwstawić wszystkim pokusom tych złych i ciągle zmieniających się czasów, w których ludzie są wiedzeni w tę stronę i w tamtą, ale zawsze jak najdalej od Boga. Kiedy tak będzie, że ci, którzy znają Pana, wytrwają niewzruszenie i dokonawszy wszystkiego, nadal ostaną się. Po trzecie, na zakończenie spróbuję wyciągnąć właściwe wnioski z tekstu. W tekście zawarte są dla nas cztery lekcje. Tekst mówi nam wszystkim, że musimy traktować te sprawy bardzo poważnie. Nie baw się w religię. Nie myśl, że religia jest czymś w rodzaju ubrania, które możesz włożyć i znowu zdjąć. Módl się do Boga. Aby on naprawdę działał w Twojej duszy i aby to było trwałe na wieczność. Musisz umrzeć, musisz stanąć przed sądem, musisz mieć taką religię, która się sprawdzi w tych ciężkich próbach. Módl się do Boga i proś go o takie działanie Ducha Świętego w Twojej duszy, że ani śmierć, ani sąd nie będą mogły przerazić ciebie. Gorąco proś Boga, aby upamiętanie poruszyło Cię do głębi i pozostawiło w Tobie trwałe zmiany. Módl się, aby Twoja wiara nie była fikcyjna i udawana, ale oznaczała całkowite oddanie swojej duszy w ręce Chrystusa. Proś Boga, aby Twoja miłość do Chrystusa nie była jakimś uniesieniem, ale prawdziwym uczuciem serca a twoje życie z Bogiem nie było na pokaz, ale wszystko będziesz czynił z myślą o Bogu. Módl się, aby wszystkimi twoimi czynami kierowały Boże zasady i abyś nie uległ naciskom ze strony innych, ale raczej mógł zmieniać innych i miał siłę witalną w sobie pochodzącą od Boga, która będzie cię uprowadziła prostą drogą, bez względu na to, którą drogą pójdą inni. Powtórzę to jeszcze raz: bardzo poważnie traktuj życie wiary i proś Boga, aby przebaczył ci, jeżeli zdarzy ci się nierozważnie i lekceważąco postępować w twoim życiu z Bogiem. Po drugie, uważaj na codzienne doświadczenia. Sprawdź, jaki mają one wpływ na ciebie. Jeżeli łódź może utonąć w Tamizie, to nie można jej zaufać na morzu. Jeżeli twoja religia zaczyna się zawodzić teraz, to co będzie w przyszłości? Śmiano się z ciebie i zacząłeś się wahać, czy jej nie porzucić. Co byś zrobił, gdybyś był ciężko prześladowany? Już chciałeś wycofać się, byłeś chwiejny w swoim sercu. Co zrobisz, kiedy będziesz narażony na gorsze pokusy? Już się z tym zetknąłeś, kiedy usłyszałeś argumenty głupca, co byś zrobił, gdybyś na temat swojej wiary miał rozmawiać z jakimś wnikliwym myślicielem. Jeżeli gdy biegłeś z pieszymi, zmęczyło cię to, jakże pójdziesz w zawody z jeźdźcami. A jeżeli w kraju spokojnym nie czujesz się bezpieczny, cóż poczniesz w zaroślach Jordanu? Nie mam nic przeciwko temu, że będziesz wzrastał w wierze powoli jeżeli to będzie wzrastanie zdecydowane i pewne. Jeżeli mój dom miałby być budowany długo, to raczej dałbym budowniczemu czas potrzebny na budowanie, aniżeli miałby to szybko zakończyć w ciągu tygodnia lub dwóch, a budynek byłby tak słaby, że pierwszy wiatr zniszczyłby wszystko niczym domek z tektury. W tym domu masz mieszkać przez całą wieczność. Proś Boga, aby to była solidna i pewna budowla. A co z szybkim budowaniem? To nie ma takiego znaczenia. Są tacy, którzy ledwo mogą posunąć się o krok dalej na drodze do nieba bez jakichkolwiek wątpliwości zadawania pytań i o nich tak bardzo się nie martwię. Jak drżę o tych wszystkich, którzy nigdy nie mają żadnych pytań czy wątpliwości, ponieważ nad niczym głębiej się nie zastanawiają i podchodzą do wszystkiego bez trosko i nieuważnie, uważając, że wszystko im się należy. Przyjrzyj się więc sobie i zauważ, jaki jest Twój obecny stan w doświadczeniach życia. Jeżeli wzbogaciłeś się, czy nadal miłujesz Pana tak jak kiedyś? Jeżeli zajmujesz się biznesem, który przynosi ci zysk, czy nadal świeckie pragnienia nie rządzą twoim sercem? Jeżeli ostatnio zdobyłeś uznanie wśród ludzi, czy nadal trzymasz się Chrystusa tak mocno, jak w czasach, kiedy miałeś niewielu przyjaciół? Jeżeli ostatnio cieszysz się dobrym zdrowiem, czy żyjesz w tak samo bliskiej społeczności z Panem, jak w czasach, kiedy byłeś chory? Albo nie powiodło ci się, jesteś teraz wśród biednych. Czy miłujesz Pana tak samo mocno jak w czasie, gdy on ci dał możliwość wzbogacenia się? A może ostatnio słyszałeś jakieś uwagi ze strony przebiegłego przeciwnika Ewangelii, czy oczuwałeś, że chociaż nie byłeś w stanie przekonać go przy pomocy słów, to jednak Twoje serce mu odpowiedziało i odrzuciło jego fałszywe rozumowanie, jak dach osłania przed deszczem? Jeżeli tak nie było, to uważaj. Jeżeli Twój statek jest gotowy, aby zatonąć na spokojnej wodzie, to co się z nim stanie w czasie burzy? Jeżeli teraz nie potrafisz usunąć z niego wody, to co się stanie z Twoim statkiem w czasie huraganu? Obawiam się, że to może być Twój koniec. Jest tutaj jeszcze jedna lekcja dla nas. Bez przerwy samego siebie doświadczajcie. Wielu ludzi stanęło przed sądem upadłościowym, ale o ile dobrze pamiętam, nikt jeszcze tam się nie musiał stawić z powodu zbyt pilnego zajmowania się swoim biznesem. Nigdy jeszcze nie słyszałem o rolniku, który stracił swoje plony, ponieważ zbyt pilnie gospodarował, i spośród wszystkich ginących dusz żadna jeszcze nie zginęła z powodu szczerego i poważnego poddawania samych siebie próbie. Drodzy bracia i siostry, uczęszczajcie na nabożeństwa tam, gdzie Słowo Boże jest wykładane w sposób wierny i wypróbowujący stan duchowy słuchaczy. Nie szukajcie kaznodziei, który mówi słowa przyjemne i zawsze woła, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Potrzebujecie otuchy i pocieszenia i powinniście je otrzymać. Ale potrzebujecie też badać swój stan duchowy i musicie słyszeć odpowiednie wyjaśnienie Słowa Bożego, które Was do tego skłoni. Proście Boga, aby przy usługiwaniu Jego słowem nic nie zostało zakryte ani pominięte i rany nie zostały leczone powierzchownie, aby głoszący Słowo Boże zajął się wiernie i szczerze. Każdą sprawą dotyczącą Waszego życia z Bogiem. Niech Bóg da, abyśmy chętnie badali swój stan duchowy i możemy być pewni, że źle się z nami dzieje, gdy nie chcemy skonfrontować swojego stanu ze słowem Bożym. Gdy szczerze mówimy, obawiam się, że jestem obłudnikiem, to mało prawdopodobne jest, że mamy rację, ale nadmierna pewność siebie zgubna w skutkach. Kończąc, zauważmy jak ważny i konieczny jest, abyśmy cały ciężar naszego zbawienia opierali tylko i wyłącznie na Panu Jezusie Chrystusie. Bo czyniąc to, mamy w naszej duszy prawdziwy i właściwy grunt i ziarno dobrze wzrasta. Gdy człowiek może rzeczywiście powiedzieć: Ufam wyłącznie Panu Jezusowi, nic Ci dać nie mogę. Nie. Do stóp krzyża chyleł się. To jest właśnie tajemnicą prawdziwej nadziei. Chrystus żył i umarł za nas. Jeżeli całą naszą ufność pokładamy w Nim i tylko i wyłącznie w Nim, to nasze życie duchowe jest właściwe. Dobrze jest przebywać u stóp krzyża, spoglądając na Jezusa i pogładając całą naszą nadzieję tylko w Nim a w sobie samych żadnej. Umiłowani, tylko dzięki działaniu Ducha Świętego możemy się znaleźć pod krzyżem i tylko On może nas tam zachować. Jeżeli będziemy sprawdzać swój stan w świetle krzyża, to sami siebie osądzimy tak, że nie będziemy podlegali sądowi. W obecności tych drogich ran, z których płynie krew Zbawiciela, będziemy wołać do Boga: Poddaj próbie nerki i serce moje. Ale jeżeli ktoś mówi, Wierzę w Jezusa, dlatego nie będę sprawdzał mojego stanu, ufam Jezusowi, dlatego będę żył tak jak zechcę, to możemy powiedzieć, że ten człowiek wierzy na próżno. Człowiek, który myśli w taki sposób, bluźni przeciwko krzyżowi. Niech uważa, ponieważ Bóg będzie go sądził i ze wszystkich sądów zapewne najsurowszy będzie taki, który ściągnie na siebie człowiek ośmielający się, wykorzystywać naukę o krzyżu jako podstawę do beztroskiego życia, a miłosierdzie oczyszczającą moc samego Zbawiciela używać jako wytłumaczenie swojego obojętnego i lekkomyślnego życia przed Bogiem i tak trwać w swoim próżnym przekonaniu i pewności siebie. Niech Bóg daruje tę łaskę, abyśmy przyjęli Jego słowo na dobry grunt dla chwały Pana Jezusa.